Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam tutaj, tak jak widzicie, Undisputed wleciał tryb kariery. A już kiedyś wspominałem o tym, że jeżeli tylko się ten tryb pojawi w tej grze, to będę chciał go ograć specjalnie dla Was, moi drodzy, więc wejdźmy sobie tutaj, odpalmy to. Czekajcie, continue, nowa kariera. Tu są poziomy takie, patrzcie, macie amator, taki zaawansowany, pro i Undisputed. Myślę, że amator to jest za nisko, ale ten taki średni poziom będzie dla nas odpowiedni. Jest to pierwsza kariera, więc myślę, że to będzie dobra opcja, więc sobie to wejdziemy. Ok. I za chwilę wybierzemy zawodnika, z którym będziemy tutaj tą karierę oczywiście grać. A ja pierwszą karierę zagram oczywiście sobą. Udało mi się w miarę podobnego zrobić zawodnika do siebie. Zbliżony jest, nie w 100% 1 do 1, ale jest zbliżony, więc będzie Prakero tutaj karierę, moi drodzy, zaczynał właśnie sobą. No i teraz tak, musimy zrobić tutaj load. Widzicie, Prakero, tutaj mamy pokazane load. Zczytaliśmy sobie go. Tylko teraz tak, jeżeli chodzi o tą kategorię wagową, moi drodzy, no to ja wziąłem cruiserweight, no bo ta waga ciężka była dla mnie trochę tutaj za... No, warunki fizyczne, tak? A poza tym wagę ciężką to ja bym chciał Andrzejem Gołotą kiedyś tu ograć, a nie sobą. Dlatego wybrałem tą kategorię niżej, ale myślę, że jest ok. Tylko tutaj kilka rzeczy trzeba zmienić. A mianowicie, czekajcie, weźmy sobie tylko next body, właśnie. Tutaj opcje, no właśnie. Ja tutaj sobie zmienię, ja tutaj wiecie, o 10. Tutaj weźmy na 0. Chodzi o to, żeby te mięśnie wyglądały w miarę, kurde, realnie, nie? Co do mnie, no ja nie mam jakichś tam mięśni na ten moment, nie jestem w formie, więc ustawię tutaj prawdziwe, według mnie, że tak powiem, umięśnienie, jeśli w ogóle jakieś posiadam, chociaż jakieś tam mam, ale niewielkie na ten moment. No dobra, tu ustawiliśmy. Jeszcze teraz tak, czekajcie, wejdźmy sobie dalej, bo tutaj jeszcze jest punch style. Ortodoks, wiadomo, jestem praworęczny, tutaj sobie wybiorę Canelo, ten styl walki, bo to jest taki, który mi najbardziej tutaj odpowiada, jest najbardziej podobny do mojego, powiedzmy. No i tyle. Tutaj dalej się nic nie da, statystyk się nie da tutaj jakby zmienić. Ja tutaj mam boxer puncher, jeżeli chodzi o ten styl walki. Jest to najbardziej taki wszechstronny styl. Statusów to chyba tutaj się nie da. Nie da się tutaj dostawiać, chyba z tego co wiem. W trybie kariery tutaj się tego nie da zrobić, więc tutaj nic nie będę rozdawał. Chyba, że się da, no nie wiem, zobaczymy. Jeżeli się da, no to ja damy tutaj. Aha, tutaj mogę tak dać. Nie wiem, moi drodzy, czy się da. Ale dajmy tak, powiedzmy. Na dzień dobry. O, dodajmy w to. Nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na karierę, ale nie wiem tego. Okej. No i tyle. Tutaj chyba wszystko. Ja tutaj, tak jak widzicie, mam zawodnika obranego w naszych barwach narodowych, więc sobie tutaj po prostu biorę tak. I przechodzimy do kariery. Długo czekałem, bo wiecie, no boks to jest zupełnie inna bajka w porównaniu do UFC. No w boksie tutaj to jest szermierka na pięści, no i tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś cię przewróci, powali. Tutaj po prostu trzeba mieć dobry timing, trzeba trafiać cel i nie marnować po prostu tej wytrzymałości. Zobaczmy, tutaj mamy taki tutorial. Informacja o każdym trenerze, jaki trener, jakie nam tutaj statystyki polepsza. No i tutaj mamy pokazane, że jakby trener między rundami będzie nam dawał jakieś rady. No i teraz tak, mamy pierwszego trenera do wyboru. Z tego co widzę, na ten moment to chyba ta pani tutaj jest najbardziej doświadczona, bo mamy jakby wszystkie te jej umiejętności na E, a wiadomo, że to jest od A do dalszych, więc E jest, wiadomo, że przed F, i tutaj reszta tych panów ma F-ki 2, ten ma tutaj też F-ki 2, ona ma tylko F-kę 1, więc wybierzemy tą panią, tak jak widzicie, bierzemy. No i pierwsza rzecz, w której my startujemy, pierwszy turniej taki amatorski, w którym tutaj Prakero, tak jak widzicie, po lewej, w lewym górnym rogu tutaj, a dokładnie będzie gdzieś, o tutaj Prakero startuje, więc mamy pojedynek pierwszy na takim turnieju, gdzie po prostu walczymy, a widzicie, jednak można było te statystyki rozdać. To dobrze wiedzieć, dobrze, że to zrobiłem, bo jakbym ich nie rozdał, to byłoby śmiesznie. A tak to porozdawałem trochę tych umiejętności tutaj
Tak, widzicie. Dobrze wiedzieć, bo jak testowałem, to tego nie rozdałem. Także okej. Okay. No dobra, po 60 punktów. Myślę, że możemy sobie tutaj przejść i zacząć pierwszy pojedynek w karierze Prakera w grze Undisputed, moi drodzy. Naprawdę ja już się nie mogłem doczekać. I zobaczymy, jak sobie poradzę w walce. Tutaj z komputerem. Miejmy nadzieję, że nie będzie tu żadnych problemów, bo wcześniej miałem w ogóle tą karierę dla Was nagrywać, ale były problemy, mieli twórcy gry problemy z tym, że nie można było zapisać save'ów, nie mogłem zapisać stworzonego zawodnika i jeżeli na przykład bardzo długie ekrany wczytywania były między walkami, więc stwierdziłem, że dopóki tego nie naprawią, to nie będę nagrywał, dlatego czekałem z tą karierą, żeby tutaj to wszystko wyszło dobrze. No i zobaczymy, jak ta kariera będzie wyglądać. Ja już chcę walczyć. Chcę tutaj się zmierzyć z pierwszym rywalem w tym turnieju amatorskim. Czekamy jeszcze chwilę, bo te ekrany, te logo, znaczy ekrany, te loading screeny tak zwane, no tutaj są do poprawy moim zdaniem, bo trwają zbyt długo, ale po prostu jak będą trwały za długo, to ja będę, wiecie, wycinał ten fragment, żeby nie tracić waszego cennego czasu. No ale w miarę szybko się to wczytało, uwierzcie mi, bo już słyszę dźwięki. No i co? Pierwszy pojedynek, zobaczmy. Prakero się zmierzy z Jose Castillo, z Meksykaninem. Niższy 500 metrów od Polaka. Myślę, że możemy zacząć to starcie. Jedziemy. Jedziemy, moi drodzy. No dobra, trzeba tutaj się pilnować, staminę też. O! O! No właśnie, dobra. Stamina. Się ładnie zablokował. Wow! Co to jest? Ale mnie trafił. Skubaniutki. Okej. Okay. Dobra, Prakero, odsuń się. Jak mnie zaatakował? Skubany. Jedna bomba już. Dobra. My też nie, bo zostaniemy dłużni. Okej. Okay. Ale bombarduje, gościu. Ale nas zaatakował mocno na początku już. Dobrze, dobrze. Już nas podłączył. Pierwszy cios zadał. O, teraz mu ładnie korpusik obijemy. Dobrze, dobrze, moi drodzy. Spokojnie. Wow, ale mocno ma te ciosy, gościu. Okej. Okay. Dobra, dobra. No, cały czas ta praca w nogach musi być dobra. No, okej, okay, dobra, spokojnie. Musimy mu trochę tej energii odebrać, bo... O, Prakero, blokuj tutaj ciosy na twarz. Okej. Okay. Trochę odpocząłem. A, kurde. Zawodnicy ci początkowi nie są tacy szybcy. O, dobra. Ładnie trafił. Ale mamy tych niecelnych ciosów więcej. Ładnie teraz. Cyk, okej. Okay. Ładna kombinacja Prakera, ale musi uważać. Oj, ładnie w tempo. No kurde, tutaj klinczuje nasz rywal. 10 sekund do końca tej pierwszej rundy. A, nie udało się. A, szkoda, szkoda. Ale ładnie go teraz trafiłem pod koniec, ale myślę, że tą pierwszą rundę chyba nasz rywal wygrywa. Chociaż nie wiadomo, jak sędziowie punktowali. Zobaczymy. No i zaczynamy rundę drugą. To są wszystkie pojedynki w tym turnieju amatorskim, trwają 3 rundy, więc trzeba tutaj mieć to na uwadze. Ale ładny unik zrobił. Castillo tutaj. Okej, okay, spokojnie. Ładny korpusik teraz wszedł. Ale więcej ciosów. Ładnie. Kolejne ciosy ładnie weszły. Okej. Okay. Tak mniej więcej 2-3 ciosy i trzeba chwilkę odpocząć, żeby w razie, gdyby rywal skontrował, żebyśmy mieli tą wytrzymałość i żebyśmy byli w stanie zablokować. O właśnie, teraz nas trafi ładnie, aż się tutaj ekran zaświecił na biało. To oznacza po prostu, że zadał cios w tempo. O, ładnie sierpowy prawy doszedł celu. Ach. Ładna kombinacja, Prakero. Ładnie teraz dwa haki na korpus weszły. Nie były to ciosy, które zrobiły wrażenie na Jose Castillo, ale musi Prakero tutaj punktować. Ładnie blokuje.
Okej, okay, dobra, spokojnie. Dobra. Powietrze, pruje powietrze jak wariat. Ładna kombinacja, góra, dół. Ach, pięknie teraz. Dobrze. No, na pewno musimy uważać, bo Meksykanin na pewno ma mocne te ciosy. Pokazał to w pierwszej rundzie. No, póki co ta druga runda pod dyktando Polaka. Dobrze. Musimy tylko uważać na te ciosy, na kombinację ładnie tutaj. Castillo kontroluje, ale cały czas, znaczy cały czas, klinczuje, poczuł te ciosy. Dobra. Ładnie w tempo prawy prosty jeszcze. Jeszcze jeden. A, na wątróbkę, pod koniec trafiony. Myślę, że ta druga runda wygrana. Więc zaczynamy rundę trzecią, ostatnią, moi drodzy. 3 minuty mamy tutaj. O, ale cały czas musi być Prakero tutaj. No właśnie. Cały czas tutaj musi być czujny i kontrolować. A niepotrzebny ten drugi podbródkowy w powietrze. Znaczy, no ten hak. Wow. Teraz ja dostałem, odczułem to. Ach, dobrze. No znowu klinczuje gościu. Klinczujecie to w ten sposób, że jak macie pada od konsoli PlayStation, to naciskacie dwa analogi równocześnie i on wtedy wam klinczuje po prostu. Po co ten drugi? Wystarczył jeden. Ładnie te... Ale ładnie teraz Prakero trafił. Idealnie te ciosy weszły, ten lewej i prawy prosty. No, rywal już tutaj odczuł te uderzenia. Dobra, spokojnie, bo wytrzymałość tutaj mamy. To jest turniej amatorski. Pierwszy pojedynek, ale sami widzieliście na początku, że tutaj możecie kogoś obijać, ale jeśli przeciwnik trafi was w tempo, to jeden cios potrafi was po prostu albo podłączyć, albo spowodować to, że sędzia już może was liczyć, więc cały czas tutaj trzeba być czujnym. Dobra. A, na wątrobę chciałem. A. Ładnie, ładnie weszło tutaj. O, okej. Na wątróbę, pięknie, na wątrobę. Naucz się Prakero mówić. A, ładnie tutaj sierpowy wszedł. Oj, oj, oj. Dobra. Myślę, że wygrałem. Jeżeli bym nie wygrał tego pojedynku, to bym był bardzo zdziwiony. Pięknie tutaj Prakero wygrywa przez decyzję swoją pierwszą amatorską walkę w karierze w grze Undisputed, moi drodzy. Zasłużone zwycięstwo. Zasłużone naprawdę tutaj. Poradził sobie bardzo dobrze. No i co? No tak, pierwszą rundę przegraliśmy, bo nas podłączył, a drugą, trzecią, jak widzicie, już wygraliśmy. Zobaczmy, jak wyglądały statystyki. 48% ogólnie celnych ciosów. Za dużo w powietrze jednak strzelałem. Chociaż ciosy proste, 70% doszły celu. Znaczy lewy prosty, te jumpy po prostu, a te takie wiecie, prawy prosty doszedł ładnie. Tutaj sierpy też, podbródkowe średnio, ale ogólnie mocne ciosy, 90% doszło celu. No i co, Prakero wygrywa, pierwszy pojedynek z Jose Castillo. No i przechodzimy dalej. Zobaczymy kolejny pojedynek, jak się tutaj będzie. Tu mamy informację, że na koniec każdej walki dostaniemy jakieś nagrody. Czyli dostajemy jakieś tam doświadczenie, pieniądze, doświadczenie dla naszego personelu, no i jakieś punkty sławy, no i wygrywając walki i zdobywając lepszego menadżera, zwiększamy nagrody, jakie dostajemy. Okej. Zobaczmy, dostaliśmy 70 funtów, 2 do sławy, 50 do Heart Exp i do siły doszło nam 25 punktów. No i tak widzicie, pierwszy pojedynek mamy wygrany. Kolejne starcie będzie z Diego Saldivarem. No i tak tutaj to wygląda. Jakie mamy tutaj umiejętności? No właśnie, mamy ten jeden taki pasyw, czyli pasywną umiejętność, czyli mamy zwiększone obrażenia ciosów w ciało o 15%, więc na pewno będziemy tutaj bardziej atakować korpus. Nie wiem, od czego zależy tutaj te trajty, nie? Nie wiem, czy
Można wybierać te jakby pasywki przed karierą. Możliwe, że można było, możliwe, że nie sprawdziłem tego, więc już się na ten moment nie dowiem, ale na pewno bazowo możecie sobie statystyki zwiększać trochę, więc warto to zrobić. No i co? I drugi pojedynek, moi drodzy. Drugi pojedynek. Zobaczmy, jak będzie wyglądał rywal. Kolejny Meksykanin. Z dużo lepszym rekordem, bo ma 22 zwycięstwa, 12 porażek i 4 remisy. Tutaj Prakeru, tak widzicie, jeszcze ten bilans ma zerowy. No i tak, zaczynamy. Zaczynamy to drugie starcie. Zobaczymy, jak Prakero tutaj będzie sobie radził. Lecimy z tematem. Musimy być czujni, szczególnie na początku. O, widzicie, bardzo mocno tutaj atakuje rywal. No na spokojnie. Okej. Okay. Trzeba pamiętać, żeby nie walić w powietrze. A, ładnie tutaj Prakero zaatakował, ale było to ryzykowne, bo jeżeli byśmy mieli tej wytrzymałości mało, a rywal by nas skontrował, aj, to już mogło być ciężko wtedy. Ach, znowu w powietrze pruje. O, próba tych podbródkowych. Dobra, spokojnie, Prakero. Muszę wyczuć dystans, moi drodzy, bo póki co ciężko mi to idzie. Wow, ale nas trafił. No. Okej. Ach, ładnie Prakero tutaj zaszarżował tymi ciosami. Ale pięknie na wątróbkę. Celny cios. Nie był to cios, wiecie, nie był to power punch jakiś. O, kurde, przez blok jak ładnie mu wszedł ten sierpowy. Dobra. Musimy bardziej te... Oj, oj, oj. Ładny ten lewy, ten podbródkowy doszedł w celu. Okej, dobra, spokojnie. Prakero, tutaj trzeba punktować. Ach. Dystans, dystans. Muszę lepiej wyczuwać dystans. Dobra. Pięknie! Tutaj pod lewy łokieć. Sierpowy cios. Wszedł. Poczuł to Salvidar. O. Ach, dobra. Myślę, że pierwsza runda dość wyrównana, chociaż Prakero tych ciosów, moim zdaniem, tych takich niebezpiecznych zadał więcej, ale to i nie ja tutaj jestem sędzią. Zobaczymy. Dobra. Chyba mnie trochę rozciął. Bo tutaj widzę, że krew mam. Chyba naruszone Prakero ma tutaj łuk brwiowy, coś mi się wydaje. Tak, chyba to coś tam jest obtarcie. Tak jest. Okej, okay, dobra. Spokojnie. Ach. Oj, oj, oj. Dobra, spokojnie. Musimy bardziej tutaj blokować, ciosy unikać. Bo już ten rywal, widzicie, trochę się różni od poprzedniego. O. A, ładny ten prawy. Dobrze. O, ale bomba poszła. Dobrze, Praker. Dobra, trzeba chwilkę odpocząć. Ale nas tutaj rościł skubaniutki. Ładnie, te bebeszki zawsze muszą być obite. Dobra, ładnie weszło. Ale pod lewy łokieć znowu. Dobra. Spokojnie, Prakero, kondycja to jest ważna. O. Dobrze. Trochę się rozluźnić tutaj. Dobra. Końcówka rundy. Nie dajmy się trafić. Aha, jeszcze te dwa podbródkowe weszły.
Weszły. Jak tam wygląda twarz Prakero? No, trochę tutaj jest lekkie obtarcie pod prawym okiem, ale myślę, że damy sobie z tym radę. Runda trzecia. Wow, jak nas przez blok to ładnie trafił. Aż się nam, kurde, zaświeciło przed oczami. Dobra. Spokojnie. My mamy tutaj większe obrażenia na korpus, więc nie bez powodu ja w ten korpus celuję. Ale ładnie teraz uprzedził tym lewym prostym. No. Nie, tak Prakero nie możesz robić. Bo już odczułeś tutaj, dostałeś dwa proste ciosy. Dobra. Spokojnie, ma co się podpalać. Musimy robić swoje. Ładnie tu Prakero. Cały czas na blok przyjmuje ładnie Saldivar. Dobra. Na wytrzymałość. Nie, dobra, Prakero, ja czasem zapominam, wiecie, jak się gra tymi zawodnikami normalnymi i później gracie zawodnikiem, który jest dość słaby, szczególnie na tym etapie, to trzeba bardzo... Ale pięknie! Bardzo tutaj ważyć te ciosy, bardzo dobry ten lewy sierpowy na wątrobę. A, nie trafiłem. 40 sekund do końca. Dobra. Ach, prawy sierpowy wszedł. Jeszcze lewy sierpowy końcówką sił, bo już zabrakło troszeczkę. Dobra, 5 sekund. Dobra, nie ma co się podpalać. No, myślę, że na punkty wygrałem. Jeżeli nie, to bym się zdziwił. Ale zobaczymy. 100! Kurde, Saldivar wygrał na punkty ze mną jak? Ja muszę zobaczyć statystyki tego pojedynku, moi drodzy. No aż dziwne. Aż dziwne to było. To było bardzo dziwne. Ja chcę zobaczyć tutaj... Aha, pierwsze dwie rundy przegrałem, 10-9. Wygrałem ostatnią. A jak wyglądały statystyki? No faktycznie, on zadał tych więcej ciosów celnych. Dobra, to rozumiem. Ale ile wszystkich doszło ogólnie? Wszystkich... Aha, ale ja zadałem wszystkich ciosów celnych więcej o jeden. To dlaczego on wygrał to? No nie wiem, no trudno. No niestety, przegrywamy na punkty. Tutaj tą drugi pojedynek, jestem zaskoczony troszeczkę. Może za bardzo się tutaj podpaliłem i za dużo tych ciosów przyjąłem. Tutaj dostaliśmy nagrody. No trudno, zostaliśmy wyeliminowani. No dobra, tutaj mamy informację. Okej. Okay. Catman tutorial, czyli teraz pewnie będziemy wybierać... Aha, Catmana, zobaczmy, o co tu chodzi. Na pewno cut to jest cut to jest jakby odporność na obcięcia, swelling to jest odporność na obtarcia, czyli te dwie rzeczy będą nas interesować najbardziej. Myślę, że nie wiem, czy tego środkowego nie wezmę. Chociaż nie, przepraszam, D będzie wyżej od E. Teraz pytanie, ten czy ten? Tu będzie DE, tu będzie EE. Tego Page'a czy Tony Smith? Tutaj ten pan jeszcze coś ma. No, on ma tą odporność na obciercie i recovery chyba D. D jest wyżej jak E. Ten ma dwie deki, ten ma też dwie deki, tylko ten ma w tym... kurde, kogo tu wziąć? Nie mam pojęcia. Ale chcę mieć na pewno to na to. Dobra, wiecie co? Wezmę tego. Wezmę tego gościa. No i dobra, teraz będziemy chyba wybierać menadżera. Tak jest. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie wiem, co to jest. Co te skróty oznaczają. Na pewno FME oznacza jakby sławę, tak? Dobra, D. Co ma na więcej D? Tutaj ma to. Nie wiem, dobra, wezmę sobie tego pana. Niech będzie. Dobra, mamy teraz gym tutorial, czyli musimy wybrać sobie, na ten moment możemy wybrać tylko tą salę, więc potwierdzimy, moi drodzy, potwierdzimy, myślę, że będzie ok.
że będzie to wszystko ok. No szkoda, naprawdę szkoda tego pojedynku. Ja bym chciał go wygrać, a kurde, no jak punktował ten sędzia, skoro mieliśmy jeden cios więcej. Celność ogólnie mieliśmy niższą, ale ilość zadalnych tych ciosów była jeden więcej na korzyść Prakero. Dlaczego przegraliśmy na punkty, szczególnie te dwie pierwsze rundy, nie mam pojęcia. Może za dużo przyjąłem, może za mało, za dużo ciosów w powietrze. Myślę, że to zadecydowało, nie? Jak myślicie? No i zobaczmy, tutaj już mamy dalszy ciąg kariery. Taki career hub, tak? Z tego możemy tutaj zarządzać jakby wszystkimi aspektami kariery. Okej. Możemy negocjować pojedynki. Okej. No dobra, moi drodzy. Tu mamy wszystkie informacje. Informacje odnośnie naszego boksera. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Okej. W tym momencie mamy tak, statystyki nasze wyglądają. To nam podskoczyło trochę do góry. Zobaczcie. Tutaj mamy kilka punktów wyżej dzięki naszym trenerom, których wybraliśmy. To są nasze statystyki. Tu mamy to, nasz rekord. Wiadomo, na tę chwilę chyba nie mamy za bardzo żadnego rekordu. Trajty mamy tylko takie, a mamy tu, możemy coś więcej? Nie możemy dodać. Tu mamy chyba equipment, ok. No dobra, moi drodzy, myślę, że zakończymy ten pierwszy odcinek na tym. Nie chcę zaczynać już kolejnych pojedynków w tym odcinku. Następne zrobimy sobie już w odcinku drugim. No i co? Mam nadzieję, że taka kariera się wam spodobała, tylko jeszcze poczekajmy, zobaczmy, tutaj mamy tą, ale to wszystko sobie, myślę, już omówimy w odcinku numer 2. W tym odcinku będzie to już wszystko, moi drodzy. Jeżeli pierwszy odcinek z kariery w grze Undisputed się wam spodobał, to zachęcam was do tego, żebyście zostawili łapkę w górę, żebyście skomentowali ten film. Jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze mojego kanału Prakere, to zachęcam was do tego, żebyście to zrobili. Ja bardzo dziękuję wam za uwagę. I zapraszam na kolejne odcinki w karierze w grze Undisputed. Tyle, moi drodzy, z mojej strony. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.